Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, kochani, po powrocie, po dłuższej przerwie na moim kanale. Słuchajcie, jesteśmy w Fortnite'cie i nie jestem sam, jestem po raz kolejny w Fortnite'cie z Ernestem. Jest jeden Ernest na świecie i tym Ernestem jestem ja. Tricus! Tak. Witam wszystkich. Witamy wszystkich. Słuchajcie, i dzisiaj zrobimy coś epickiego, dlatego że stworzyłem mapkę w trybie kreatywnym, podobną do Bedwarsów. Nie wiem, czy wiecie, w Minecrafcie była taka minigierka, którą czasami graliśmy sobie. Była, jest dalej. I bardzo dobrze się ma. No, i słuchajcie. Zapraszam was do trybu kreatywnego, zobaczycie, co stworzyłem. Dobra, jesteśmy już w świecie trybu kreatywnego i teraz, gdzie ty jesteś? Tricus, chodź tu do mnie. Chodź do mojej wyspy. Ponieważ stworzyłem, słuchaj, wyspę na podium 1. Bo mamy tutaj, patrzcie, mamy tutaj troszkę wysp do wyboru. Dobra, podium 1, wjeżdżamy i pokażę wam, co stworzyłem, jaką mapkę, jak wygląda. O, jak szybko się zładowaliśmy w ogóle. Dobra, dawaj, wyskakujemy. To jest nasze łóżko, pierwsza rzecz, dobra, zacznijmy od samego początku. Więc tak, to są Bedwarsy, czyli jednym słowem walczymy ze sobą o to, żeby zniszczyć swoje łóżka. Jakie są zasady? Że jak się zniszczy łóżko, jeszcze, jeżeli na przykład zginie przeciwnik i zniszczycie mu łóżko, to ma jeszcze jedno życie po odrodzeniu, nie? Tak to jest? No. Tak to jest, właśnie. Nie niszcz nic. Popsułem płot. Stary, nie niszcz nic. Wezmę go. Dobra, weź go skopiuj. No, o, dobra. Proszę. Gitara. Dobra, więc to jest nasz domek. Akurat się zespawnowaliśmy w czarnym domku. Mamy cztery domki. Są cztery drużyny. W każdym razie, w domku. W domku jest jedna skrzyneczka, tylko jedna skrzynka, w której, już pokazuję, znajdują się Tigl z amunicją taką nieskończoną, powiedzmy sobie szczerze, M4, 200 amunicji oraz shotgun i to jest wszystko, nic więcej. Jeżeli chodzi o tutaj skrzynki, które są po bokach, w tych skrzynkach znajduje się prezent. Jak dobrze wiecie, prezent działa w ten sposób, że po prostu rzucacie go w jakieś miejsce i wyskakują wam po prostu jakieś randomowe itemy. Tutaj w tym wypadku nam się akurat fort zbudował. Znaczy nie zbudował, tylko wleciał. Dobra, lecimy do środka, bo to jest w sumie chyba wszystko. A to tutaj nie zostanie teraz? Zostanie, ale ja przywrócę mapkę. Że zrobię, aha, że mam kopię zapasową, nie? Czy mogę psuć? Tutaj jest kolejna, tak, możesz psuć. Kolejna tutaj jest skrzynka. Jest 5 granatów impulsowych, shotgun troszkę lepszy oraz balony, żeby było łatwiej się transportować i tak dalej. Kolejna skrzynka. Znajduje się w tym miejscu. I w niej jest beczułka obfitości oraz kotwiczka, żeby się bawić w Spidermana po prostu. Ty to chyba nawet nie wiesz, jak używa się tej kotwiczki, nie? Stary, ja tym wchodziłem po tych słupach przecież. A, no tak. Cicho, jakby co nie graliśmy jeszcze, nie pokazywałem ci tego. Stary, graliśmy w to 5 godzin, to jest tak zajebiste. No i na samej górze znajduje się ostatnia rzecz, czyli lama. No to nie jest skrzynka z lamałem, na której jest 5 padsów. Takich do odbijania się, nie wiem jak w sumie, nie wiem jak to jeden się nazywa. Granat impulsowy, kolejne 5 granatów impulsowych, miksturka oraz snajperka, którą zabrał akurat Tricus. Oddawaj to. Jaki Tricus? Nie znam. Dobra, no i to jest w sumie wszystko już, to jest wszystko co jest. Oczywiście po śmierci itemy nie znikają, dlatego że po prostu byłoby za trudno. Co jeszcze? Jeszcze jest kupa zabawy. A, jeszcze jest kupa zabawy. No i to jest wszystko. A, generalnie rzecz biorąc, drugi odcinek będzie u Ernesta na kanale, więc jeżeli chcecie zobaczyć kolejne starcie, drugą próbę, to wbijajcie do Ernesta. I tyle. Drugą Zaczynamy? Próbę albo pierwszą, nikt nie wie. A, tak. Nie no, wiemy. To jest pierwsza. Nie. No dobra. Już nagraliśmy moją. No dobra, okej. Musimy się tak umówić, żeby nie zdradzać. Dobra, okej. To zaczynamy gierkę? Oho! To pierwsza rzecz jaką robię to jest przywróć wyspę. Z kopii zapasowej, patrz, wszystko się niszczy, kurde. O kurde! No i zaczynamy gierę. Pyk. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Let's go, znowu ta sama taktyka oczywiście. Przybieramy tą samą taktykę, co wcześniej. Gdzie tutaj teraz nie można jesteś? Tracić czasu, nie można... Jesteśmy naprzeciwko. Jestem. Ale gdzie jesteś ogólnie? A, jak to, w domu? Bo chciałem zobaczyć, o ile szybciej cię zrespiło niż mnie i czy mam lagi albo coś. Nie, na pewno nie, tak samo. Myślisz? No. Sorry, stary. Ej, no. Sorry, stary. Zipek. Co? Po co? Co po co? Po co strzela? Po co mi psujesz zabawę? Żeby ci rozwalić, stary. Żeby z tobą wygrać. Okej, okay, ja mam prezencik. I mam snajpę! I to są z tym! O nie. Z jak to się nazywa? Z noktowizorkiem. Widzę wszystko, co robisz, stary.
To? Widzę wszystko, co robisz, widzę cię. To zobacz to. O, no i... zobacz to. Lepiej. No wystaw główkę. O kurde. Fuck, 4 naboje. Jak czemu tym tak trudno trafić? Bo nie umiesz strzelać. Jest! Ej. Kurde, a tak miałem wycelowane. W tak, momencie, dobra, ja dobra, do... na pani tak, tak. Stary ten. Tak, tak, jest. O kurde. Ej, ty wziąłeś ten prezent? No. Kurde, to możesz go wykorzystać, fucking shit. Ale mi to nie przeszkadza, stary, bo jestem na samym środeczku. I... o. Ej, no. Musisz baczniej, stary. Patrzę się tutaj, co się dzieje na środeczku mapy. O, już widziałem, że prezent tam użyty był. Ale co my weźmiemy? Weźmiemy sobie shotgunka. O, tak, tak. W ogóle nie, dobra, nie będę ci mówił nic. Granat. Zipek. Zipek. O nie. O kurde, ale żeś zbudował akurat. Nie, ja nie mam nic do budowania! Czemu? Co ja straciłem? Nie, wykorzystałem wszystko. Ale tu są, kurde, słuchaj, z tej wieży jest tak dużo matsów do zebrania i to jeszcze cegieł, że na spokojnie sobie dam radę. O! No. Head. I jeszcze jeden, proszę. Nie, nie, nie. Jeszcze jeden headzik. 3, 2, 1. No nie! Wytyfy! Co to jest za karabin? To jest stary ten nie wiem jak to się nazywa, z noktowizorem chyba, nie? Ja uważam, że ta gra jest nieuczciwa ogółem, dlatego że Zipek umie grać w Fortnite, a ja nie. No to... nieuczciwa konkurencja. Co mnie to jest, stary? Ja już jestem na wieży. Teraz będę miał snajper i powiem ci, że... O nie! O fuck! Ale było blisko. I ci współczuję generalnie. Gdzie jesteś konkretnie? O nie! Nie! Dzięki! Dzięki! Spadaj! Co? Co jest? Rozwaliłeś mi jeszcze lecąc w dół? Fuck. Jestem ogółem ten. Co? Nieważne. Już nie będę psuł gry, stary. Co? Nie będę ci psuł gry, że nie wyłączyłeś obrażeń od spadania i stoi 5 sekund na dole, bo nie ogarnąłem, co się stało. Oho, serio? No, dobra, ale nie już ważne. gramy. Ale to w sumie głupie. Teraz w gierce będzie... no dobra. Grajmy. Ja mam tutaj snajpę, z której... Na pewno ci zaraz... Czemu ty w ogóle nie idziesz do łóżka, ani nic? Ja już tyle rzeczy pozdobywałem. Bo ja nie umiem tak chodzić. Ty nie umiesz w ogóle. No nie! Stary, no co ja mam ci powiedzieć, no? Ja nie wiem, co ja mam ci powiedzieć, szczerze mówiąc. Trochę mi przykro w sumie, że to takie proste. Jakie proste. Ciekawe, czy nawet... u ciebie będzie. Na swoim jeszcze odcinku pewnie się postarasz, co? Ja się teraz staram bardziej. O, stary, teraz to masz dopiero przewalone. Wiesz, co mam? Co masz? Nie wiesz? Baloniki? A, w ogóle, właśnie, nie powiedziałem najważniejszej rzeczy, którą teraz dopowiem. Mianowicie, ty masz minigana takie? No nie, no. Najważniejsza rzecz. Yeah. Najważniejsza rzecz, łóżko możemy zniszczyć tylko i wyłącznie kill-offem. To w sumie jest najważniejsza sprawa, nie? No. Tego nie powiedziałem. I pewnie się niektórzy z was mogli dziwić, dlaczego w ogóle sam nie lecę tam, żeby rozwalić od razu łóżko. Ale otóż właśnie z tego powodu... Gdzie ty? Stary. To? Nic. Jak coś. O nie, no! Ja tak patrzyłem na ciebie, jak spadasz. Biedaczek. Biedaczek. Dobra. Nie ma co, nie ma na co zwlekać, panie i panowie. Ja wam... Albo dobra, jeszcze jedno prezencik sobie wykorzystam, żebyście mieli ciekawi. Jaki prezencik, tak? Jeszcze ciebie... jeden prezencik, zobaczymy, co tu będę miał. Fajnego. O, stary. O, stary. No, co tu dużo mogę powiedzieć, no. Mam fajną broń, naprawdę fajną broń. Tak? Taką samą jak ty w sumie. Minigana? No. Kurde. Ej, minigun jest super. Co jak co, ale minigun jest super. Szczególnie na tej mapie. I w tym trybie. Ty spadłeś? No. Nie, nie spadłeś. Kłamczuchu. Dobra. Ja nigdy nie spadłem. Teraz wykorzystam swoje itemki, które wziąłem z wieży. Nie, nie. Dobra, nie, nie powrócę. Nie, 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 nie. Kurde, szybko, odwróć się. Szybko. Ej, tak ty się nie dostaniesz do mnie, bo przecież ty tam nic nie budujesz, nie masz żadnego mosta, nic. Zatem jesteśmy naprzeciwko siebie. Ej, to nie jest takie proste.
No nie. Ciężko to, jest. Most to jest w opór trudne w tej chwili, no. Stary. No. Tak serio, prędzej nam się amo skończy. Czy znowu mi się no udało? No nie! Ale ty się nie uczysz na błędach, stary, w ogóle, kompletnie. No jak nie? Ale ja nie wiem, bo mi raz działa, a raz no nie, po prostu nie działa, mam stary. Co, spadłeś? Nie. Nie, po chciałbyś co? Chyba, żebym spadł. Tak? No w sumie chciałbym, jest... żeby ci waga spadła, grubasie. O ty, co? Mnie nazywam grubasem? O ja pierdzielę. Mogę, bo jestem grubszy. Ej, bez kitu, jakbym ja cię wyzwał, to by było takie... Nie, kurwa, mam się! Ej, gdzie ty jesteś? Nie powiem ci. U mnie? To jest sekret. Może? Może u może... ciebie? Może nie? Może to jest głębokie i... zależy od koloru. Spokojnie, Zipek, spokojnie. Co? Ja się jeszcze odkuję. Tak, mówisz? Tak. Na pewno się odkujesz? No, jak... odkuję się. Nawet jak? Nalejcie. Odkuję się, stary, jak Messerschmitt. A gdzie ty jesteś? Nie wiem. Ej, ja cię słyszę. Jak to możliwe? Jak ty możesz mnie słyszeć? Zipek. No nie! Ja nie mogę, ja nie umiem budować, stary! Nie! Co ja z tym budowałem? Co na świecie? Co zrobiłeś? Spadłem! Serio, spadłeś? Sam się ale Zipek, fej. Ale po co? Nie wiem. Nie wiem, niespecjalnie. Zipek, po co? Czy ja dobra, kiedyś spadałem? Ja zrobię tak, żeby... No. O, już się przestraszyłem, że znowu spadnę. Bo tak blisko, dobra. Stary, nie ma co, nie ma. Koniec zabawy, 7 minut. 7 minut do końca zostało. Nie ma co się bawić. Lecę do ciebie. Zakończę to po prostu. Tak jak powinienem. No, od samego początku. O kurde. No ej! To miała być niespodzianka dla ciebie. O kurde. Kurde, ja nie wiem co mam zrobić teraz. Wypuścić mnie. Ty sam się nie wypuścisz. Ej, co ty robisz? Czemu taki jesteś? Niemiły. Tam jesteś niemiły. O! Co się stało? Co się stało? O nie! Stary sam! Łóżko ci rozwaliłem! Co? Serio? Rozwaliłem ci łóżko. Serio? Tak. Po co? Nie wiem. Zipek, chamsko. Gdzie ty strasznie jesteś? Strasznie chamsko. Gdzie ty jesteś? No spadłem! Ta! No. Na dół? No, na sam. Ale to masz jeszcze jedno życie, czy jak? No, zanim mi, stary. Co? Bo szedłem, stary, do ciebie. Ale... Ale ja spadłem. Cię zabiłem, czekaj. Nie. A jesteś na dole. Jak krzyknąłeś... Nie. Teraz... 5... 4, 4... 3... 2... Czekasz na mnie? No, niczego nie rozumiem. Bo rozwaliłem ci łóżko. Co? No. Co? Jak to możliwe? Poważnie mówisz? Tak. Co? No, Zipek. Czemu mi nic nie powiedziałeś? Ja myślałem, że ty spadłeś w dół. Czyli co teraz? Czyli mam jeden na jeden tak jakby i jedno życie? Tak. I ja bym się cieszył, stary, na twoje miejscu. Fuck, ja cię widzę. Ale stary, to jest prosta sprawa. Ja zakończę zaraz tą rundkę. Bardzo prościutko. Tak. Bardzo prościutko to zakończę. Nie, Zipek. Zobaczysz. Prosta nie. Sprawa. Nie, Zipek. Jak zobaczysz, jakim ja jestem prosem, naprawdę, zdziwisz się. Zdziwisz się. Zipek, ja cię nigdy nawet na żywo nie widziałem. Tak mam zobaczyć, jakim jesteś prosem. Ale ty się kryjesz gdzieś, nie? Gdzie ty jesteś? Nie ma mnie. Ej, ty oszukujesz. Coś czuję. Ty się kampisz po prostu. Nie. Jak to nie? Biegam. Kampisz się. Nie. Kampisz się. Ty się kampisz. Ty się kampisz. Wychodź z tego mojego domku! A gdzie ty jesteś? Wychodź z mojego domku! Nie! Wychodź z mojego domku, powiedziałem! Nie. To mój dom! Nie, a gdzie jesteś? Nie powiem ci. Jak powiesz, gdzie jesteś, to powiem, gdzie ja jestem. Gdzie jesteś? W moim domku. Nie. Tak. Nie. Jak to nie? Nie mam mnie. Jesteś. Nie. Tak. Tak. Skąd niby to możesz bo wiedzieć? Bo cię widzę. To? Bo cię widzę. Jak to? A może nie widzę? O! Co za typ? Co za gdzie typ? Ty jesteś? Ej, gdzie ty jesteś? Nie wiem. Zipek. Nie wiem, chodź taś. Zipek, gdzie ty jesteś? Nie powiem ci.
Taś, taś. Zipek? Co? Ej, nie rozwalaj mnie z ukrycia tylko, please. Chcę zobaczyć jak... Mężczyzna! Zipek! Jaki biedny. Jest, ja nie? Cię zaraz zgarnę tutaj, małpeczko. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Teraz... A, jesteś tam na tyłach w domku. Okej, okej. Rozumiem, że się bardzo dobrze bawisz w moim domku. Nie, kto bardzo źle się bawię. Kto ci pozwolił tam wejść? Bardzo źle się bawię, Zipek. Proszę mi wyjść. Już, w tej chwili z mojego domu, wynocha. Nie. 3 minuty do końca. Nie. Ty będziesz tak kampił, tak? Przez te 3 minuty. Tak, będę kampił w domku sam. Tak, że mnie nigdy nie znajdziesz. Oh fuck. A ja sobie tutaj powoli go rozwalę. Pozwoli, wszystkie ściany otworzę. No i... Nie! Co nie? Zastanów się nad... Nad czym miałem się zastanawiać? Nad swoim życiem. Nad czym miałem się zastanawiać? Gdzie ty jesteś? Zastanów się nad swoim życiem. Gdzie ty jesteś? No ej, zaczynam się bać, że ty mnie zaraz zabijesz gdzieś. Jesteś pod schodami? Nie. Jesteś pod schodami, jak nic. Nie. Jak to nie? W garażu schodasz. Nie. A ty? Powiem ci. Ja jestem... No dobra, powiem ci. Jestem na dachu. Zipek. Co? Tyle ci wystarczy, że jestem na dachu. Gdzie ty jesteś, no? Ej, boję się tam wbić. Nie! Jezu, rozwaliłem sobie pod sobą. Ej, dobra, bo ja zniszczę zaraz całą wyspę. O kurde, już wiem, gdzie jesteś. Kąd? Zaraz cię będę miał. Spadłem! Co? Gdzie? Spadłem. Gdzie? No spadłem, cofałem się stary i po prostu spadłem z wyspy. Co normalnie. Ty gadasz? Więc wygrałeś, bo po prostu spadłem. Co no ty nie. gadasz? Stary, dawaj na dół. A gdzie ty jesteś? Dobra, lecę na dół. No na dole, zlatuję na paralotni. A, widzę cię, dobra, dawaj, pojedynek na dole. Dawaj, stary. Oh fuck, oh każdy fuck. Wchodzi na jedną rurę, stary. Dobra. Ale ty jesteś w ogóle loser. Jak mogłeś spać? No nie wiem. Nie, no dobra, żartuję oczywiście. Dobra, jesteś gotowy? Tak. Dobra. Let's go. Start. Gdzie ty jesteś? Ty? Ej, no gdzie ty jesteś teraz? Ty typy. Gibson. O! Oh! Tutaj. No, co za typ się będzie bawił mną? Pyt chamstwa. Kurde. Nie, ziomal! Ziomal, zostaw mnie! A gdzie ty jesteś? Stary, wiesz dobrze, że ja na oślep zawsze strzelam. Ziomal, zostaw! Ja mam 7 HP. Nie, nie, ziomal, zostaw, proszę. O! Nie! 12 sekund do końca, stary. Nie! 7 HP. Oh, co fuck. Za lipa, co za lipa. Ej, dobra, to był mega fajny pojedynek, trzeba przyznać. Czy ile miałeś killów? Ja miałem 4. No, 0. A, bo ja spadłem ze 2 razy chyba. A nie, jeden. Dobra, dzięki stary za grę. Dzięki mordo. Ej, fajna była. No, mi się super podobała. To dobra. Dawajcie na odcinek do mnie. Wbijajcie i tak. Ten, zobaczycie jak się gra. Zobaczycie drugą turę. Zobaczycie jak sobie poradziłem w drugiej turze. Spadaj. Dobra, spadaj, dzięki. Dzięki za oglądanie, słuchajcie. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasze kanały i żeby zalekować, jeżeli wam się podobało. No i co? Yo. Siemanko, elo. Yo. Bijajcie na Insta Zipka. A, tak, dokładnie. Piotr na Bytow i na tak. Mój. Czyli Tritz. Dokładnie, siema, elo. Yo.